ciemność jest największą wrogością światła. A jest przecież przyczyną tego, że światło stało się jawne. Beme jest tym pierwszym myślicielem, który wnosi coś nowego do filozofii europejskiej. Beme jest rewelacyjny, w swojej, właśnie koncepcji Boga, jako czegoś niesłychanie złożonego, jako czegoś niezgłębionego. W Niemczech, w okresie romantyzmu, wszyscy czytają Bemego. Na szczęście wśród tych wybitnych literatów, którzy odkrywali Bemego, znajdujemy również najwybitniejszych polskich poetów. Pewnych dzieł Słowackiego nie da się wytłumaczyć inaczej niż odwołując się do Bemego. W kolebce rosyjskiej teologii, czyli w Akademii Moskiewskiej i w Akademii Kijowskiej, w tym czasie także czyta się pisma Jakoba Bemego i one promieniują na kulturę rosyjską. Oczywiście, nawet z punktu widzenia protestanckiego jest on heretykiem. No, tylko że heretyk, to jednym zdaniem na marginesie, to jest przecież zgodnie z etymologią słowa hairesis, ten, który rości sobie prawo wyboru swojej religii. To jest człowiek wolny.